kupiłem sobie kamerę filmową u Synki, szwajcarską Nizo, i rozpocząłem właśnie, tak jak wszyscy amatorzy zaczynają, od filmowania rodziny, turystyki, przyrody. Od tego zaczynałem. Zresztą to wszyscy tak zaczynają, amatorzy. Pięknego dnia, to było w roku 1959, w Katowicach odbył się ogólnopolski konkurs filmów amatorskich. Równocześnie był i międzynarodowy festiwal. I tam przez przypadek znalazłem się, zainteresowałem się, reklama była bardzo dobra. No i tam poszedłem. To było w Pałacu Młodzieży. Gdy zobaczyłem maski tych amatorskich filmów, byłem zdziwiony, że tak piękne filmy mogą robić amatorzy. I wtedy dowiedziałem się, bo organizatorem był AHF Śląsk, wtedy potężny klub, był jeden najlepszy i największy w Polsce. No i zgłosiłem się, jeden mnie wprowadził tam w mojej dzielnicy. No i tak się zaczęło. I wtedy byłem tak zachłanny dowiedzieć się, co to jest film, jak się tworzy. No i w ogóle wszystko chciałem wiedzieć o filmie. Przed tym jeszcze na Osymce zrobiłem taki film Puszcza Piska, który na konkursie film amatorski o ziemiach zachodnich zdobył dwie nagrody. Później myślałem, jakby zrobić film już taki na 16 i żeby on był rzeczywiście już filmem. No i wybrałem taki trudny temat, czy ja poradzę, czy ja dam, czy ja pokonam te wszystkie trudności. Bo taką miałem ambicję. I wtedy powstał film pod tytułem Gorzki chleb. To jest film o przedwojennych bieda szyba. No i film, gdy na pierwszym konkursie dostał pierwszą nagrodę. Ogółem nakręciłem gdzieś w granicach 25 filmów. Dlaczego się bawiłem w film? Jak już mówiłem, nie uznaję bezczynności. A film łączył mnie z moimi zamiłowaniami, z przyrodą, szczególnie z przyrodą. I dlatego ten temat zawsze miał pierwszeństwo. No i strasznie lubiłem montaż. Uważam, że to jest podstawa w ogóle filmu. Była blisko piekła. Ten zebrał też masę nagród, ale nie takich ważnych jak pierwsza. Dostał na publicysty, dostał pierwszą nagrodę na tych imprezach. Dzisiaj to jest film o wapienikach. No, produkcja wapna. Strach. Wiem coś okropnego. Jak na ogólnopolskim ruchu. To powiedzieli, że ten smród na całej sali kinowej. Czuć ten dym tutaj. Kolejarzem postanowiłem coś zrobić o kolei. Film się nazywał Bez komentarzy. Też bardzo udany film. Kiedy był na ogólnopolskim konkursie filmu w Łodzi,
dostał pierwszą nagrodę, a tam jury była sami profesorowie z Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. I prosili mnie, żebym im ten film pożyczył, bo pokazać tym studentom, jak amator robi film, nie? Jak amator monta, szczególnie jak był zainteresowany monta, bo był tak płynny. Następny był w górach, wróciłem do gór, to był Migdalowa Polana. Ten film to już osiągnął najwyższy szczyt, bo dostał na Okwie Grand Prix. To było w Olsztynie. To też było zdziwienie, bo nikt mnie tam jeszcze nie znał na ogólnych takich tam, no już na najwyższych imprezach. Później był film Markowa i jej świat, góra, o starej kobiecie, która żyje samotnie wysoko w górach, tam w szczytu góry, na tej polanie. No i o dziwo, ten film znowu dostał pierwsze nagrody, dostał dużo, dużo nagród. To jest film, który zdobył najwięcej z mojej kolekcji, największą ilość nagród. Między innymi dostał to, co jest tym jedynym na województwie katowickim, który zdobył Unikę 75. To jest ogólnoświatowy konkurs, to zresztą amatorzy wszyscy wiedzą. I to jest moja najsilniejsza, dostał srebrny medal. To też było wielkie zaskoczenie, bo tych laureatów tej nagrody było w Polsce bardzo mało. Później się to troszeczkę więcej się znalazło, ale przed tym to była jeszcze rzadkość. Tak, to była Markowa, to był mój najważniejszy film. I on zdobył dużo, dużo nagród, łącznie z Migdalową Polaną. Złotego Króla Jezior, Złotego Króla Jezior, drugi film, też dostał ten film. No i to było następne. No i w ogóle Markowa i Migdalowa Polana szła od nagrody do nagrody. Również byłem pierwszym amatorem, którego film dopuszczono do krakowskiego Lajkunika. To właśnie była Markowa. Tam film nagrody nie zdobył, chociaż wszyscy liczyli. Aplauz na sali był tak duży, przy redakcji dziennikarze zaraz mnie obtoczyli, wywiady musiałem robić, a okazało się, ja powiedziałem, to jest daremne, amatorowi nie dadzą nagrody, bo po co mu ta nagroda, nie? A dla zawodowca, co znaczyło, dostał wszystko. Taśmy, no miał pole otwarte, jak dla Konika z domu. No. I dlatego byłem nagrody nie zdobył. Ale to mnie to nie zraża, dlatego że ja kręcę z innych powodów. To jest moje hobby, a nie na nagrody. Ja nie umiem żyć bez. Urodziłem się takim, że muszę być zawsze czynny, nie znam lenistwa, jakiś tam. Tych zawsze musi coś robić, no, a film mi to dał.